13 czerwca 2013 roku grodziska kawiarnia muzyczna Cafe Queen przeżyła barwne oblężenie osób przybywających, aby wspominać trzech nieżyjących już przyjaciół z ery Big Beatu. Więcej o wydarzeniu opowiada nam organizator. Dzień dobry Państwu, nazywam się Krzysztof Urtatę i jestem jednym z organizatorów i pomysłodawców tej imprezy. Jak Państwo zauważyli, pewnie już od jakiegoś czasu w Grodzisku Mazowieckim spotkania, które mają na celu upamiętnienie sylwetek tych muzyków, którzy byli najbardziej znani w epoce Big Beatu, trwają. Pierwsze odbyło się w 1997 roku. To było rok po śmierci Zdzicha Grzesiewicza Szczoty, który również w tym budynku mieszkał. Tutaj mieszkał, tutaj się wychowywał i tutaj grał na pianinie i stworzył swoje kompozycje. I w 1997 roku takie spotkanie odbyło się po raz pierwszy. W tym spotkaniu wziął udział również Bochum, którego pożegnaliśmy niestety w roku ubiegłym, bo 30 maja ubiegłego roku Bochum zmarł. Potem udało nam się zorganizować taki specjalny, szczególny koncert poświęcony jego pamięci. Ale jeszcze wcześniej, w 2004 roku, Bochum bardzo ciężko zachorował i trzeba było zorganizować dla niego pomoc finansową w celu dalszego leczenia. I tutaj też zrobiliśmy w Grodzisku Mazowieckim koncert Bochum, nie jesteś sam, dzisiaj gramy dla Ciebie. Na ten koncert przyjechała czołówka artystów polskich, bo wtedy przyjechał tutaj i Robert Gawliński z Wilków, i Darek Kozakiewicz, Andrzej Krzywy, Robert Chojnacki, Lidka Stanisławska. Także mieliście Państwo okazję zobaczyć koncerty, które nigdy w życiu nie odbyły się później w żadnym innym mieście. To była taka impreza specjalnie dla Grodziska. W ubiegłym roku również specjalnie dla Grodziska zrobiliśmy ten koncert w Centrum Kultury w sali widowiskowej i tam też wystąpili ci sami artyści, ale był cel zupełnie inny, wspomnienia. I to był bardzo wzruszający koncert, ponieważ każdy z artystów opowiadał o swoim kontakcie z Bochunem i te wrażenia wywoływały wiele łez. Teraz, w tym roku, tak się nieszczęśliwie złożyło, że ostatni z tej trójki przyjaciół, bo była taka wielka trójka przyjaciół, Rysiu Matusiak, chlorek, mieszkający od wielu lat na emigracji w Stanach Zjednoczonych, nagle zmarł. I ta sytuacja była dla nas już bardzo trudna do zniesienia i postanowiliśmy tak zamknąć pewien etap w życiu tych chłopaków i nas tutaj, tych kontaktów z nimi poprzez taki wieczór wspomnień, jaki można zrobić całkowicie prywatnie, bez żadnych oficjalnych zapowiedzi, bez udziału ludzi ze świata władzy i bez czyjej pomocy. To jest typowo towarzyskie i przyjacielskie spotkanie. Na dzisiejsze spotkanie też przyjechał, to też jest taki ewenement, bo przyjechał Darek Eksanow, który mieszka na stałe w Szwecji, ale jak usłyszał, że tego rodzaju spotkanie jest, nie mógł sobie odmówić przyjemności i przyjechał, żeby zagrać z tymi kolegami, z którymi kiedyś grał, a głównie dla Szczoty, z którym nagrał płytę Imaginary Western Dream. To był taki zespół i taka płyta Somebody Watching. I oni bardzo dobrze sobie dali z tym radę, nagrali to, a w tej chwili Darek z kolegami z zespołu Rock Union wystąpił u nas z krótkim recitalem. Będzie grał Darek, Bogdan Wiśniewski oraz Mirek Wardziński jako wokalista wystąpi razem z kolegami. Na ile cię stać? Nie jestem z kamienia. Jak długo chcesz grać? Nie jestem z kamienia. Czy starczy ci siły? Dzisiaj też zaproszenie przyjął Jacek Rudnicki. To jest bardzo ciekawa postać, która się urodziła w Grodzisku i wychowała w Grodzisku Mazowieckim. Potem losy rzuciły go w zupełnie inne rejony Polski. Najpierw okres studencki w Łodzi, w Wojskowej Akademii Medycznej, a potem już podejmowanie pracy w różnych
instytucjach naukowych i Jacek w tej chwili jest profesorem w Szczecinie i tam zajmuje się neonatologią. To jest taka dziedzina pomocy dzieciom wcześnie narodzonym. Dla mnie przybywa wcale, starzejemy się dla innych. Wciąż kochamy się w miłości, wciąż kochamy się w wolności. Lustra nie są doskonałe, ty wyglądasz wciąż wspaniale. Oczy twoje roześmiane, nogi twoje doskonałe. Ale nigdy nie rzucił miłości do muzyki, ani wyglądu hippisowskiego, jak państwo zobaczycie podczas dzisiejszego koncertu. Ma dalej długie włosy, gra na gitarze, śpiewa swoje własne kompozycje ze swoimi własnymi tekstami, co skutecznie robi. Jacek jest też autorem muzyki do jednego z filmów Juliusza Machulskiego, VIP. Dzisiaj też tutaj zobaczycie państwo dawno niewidzianą w Grodzisku Mazowieckim, właściwie pewnie od 30 lat, Marysię Głuchowską. To jest pani, która z nimi śpiewała jeszcze w latach 60. i z Bohunem, i ze Szczotą. A teraz przyjechała, ma jakąś niespodziankę. Nie wiem, co to będzie, no, sądząc po wrażliwości Marysi, pewnie jakaś wyjątkowo rozczulająca piosenka. Wszystko dla Bogusia, dla Ździśka i dla Chlorka. Wszystkich znałam, Bogusia kochałam, a i wszystkich kochałam zresztą. Tak samo jak i wy, państwo. Na scenie pojawiła się także ciepło przyjęta Urszula Blaszyńska, która zaśpiewała m.in. utwór napisany niedługo po śmierci Bogdana Lewandowskiego. W mojej głowie myśli krążą inne stado wrogów. Muzyczną niespodziankę przygotowały również córki Zdzisława Grzesiewicza, Weronika i Paulina, pod muzyczną opieką Wojciecha Jarzyńskiego. Narodził się z tego, co pamiętam, na koncercie poświęconym pamięci Bogdana Lewandowskiego. No i z
stwierdziłam, że chciałabym zaśpiewać razem z Pauliną piosenki taty. Pierwszy raz tak naprawdę publicznie je przedstawić. No i zobaczymy, jak to wyjdzie. Współpraca z córkami, kolegi, wdzięczny temat? Dokładnie, chciałem wesprzeć dziewczyny, po prostu zaakompaniuję im na gitarze trzy utwory Grzesiewicza, robiliśmy próby, myślę, że wszystko wypadnie bardzo fajnie, tak mam nadzieję. I tak właśnie wypadło.